Witamy na konferencji prasowej przed meczem Motor Lublin GKS Katowice, który w najbliższą środę odbędzie się na lubelskiej arenie. Z nami trener drużyny żółto-biało-niebieskich, pan Marek Saganowski. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Tak, witamy wszystkich zgromadzonych dziennikarzy. Cieszymy się, że możemy się wreszcie spotkać na żywo, a nie tylko wirtualnie. I może tak tytułem wstępu zapytam trenera o to, jak dużym wydarzeniem będzie to, że na trybuny Areny Lublin wrócą kibice, bo na pewno z dużym utęsknieniem wszyscy w klubie na to czekali, żeby zagrać wreszcie na oczach publiczności. Oczywiście jest to ogromne wydarzenie, po ponad roku niegrania przy publiczności jest to jak gdyby, musimy się znowu tego chyba uczyć, grania przy publiczności. Tak więc na pewno cały zespół, jak i ja też się nie mogę doczekać tego meczu, tego spotkania, bo jednak grać przy trybunach pełnych to jest całkiem co innego niż grać sparingi. Dokładnie tak, a teraz przechodzimy do pytań z sali. Proszę się przedstawić i powiedzieć, jaką się redakcję reprezentuje i zadać pytanie. Rafał Szyszka, Football News. Pytanie, trenerze, z czego wynikała ta odmiana motorów w przeciągu tygodnia? Najpierw Sokołem Ostróda, chyba najlepszy mecz w sezonie, a po tygodniu chyba najgorszy z Hutnikiem. No właśnie, też to ciągle analizujemy. Widać było, że kompletnie nie weszliśmy w ten mecz. Nie widziałem żadnego ogniwa w zespole, który próbowałby scalić ten zespół. A więc te kłopoty zaczęły się już po 10 minutach. Od samego początku nie potrafiliśmy wziąć na siebie piłki, nie potrafiliśmy rozgrywać tak, jak rozgrywaliśmy. Czym to było spowodowane? Nie wiem, analizujemy to dosyć głęboko. Wydaje mi się, że można powiedzieć też troszeczkę ta pycha nas zjadła, bo w tych ostatnich 5 meczach, gdzie wygraliśmy 3, jeden zremisowaliśmy z Chojnicami, tutaj zagraliśmy bardzo dobre spotkanie z Ostrudą i wyszliśmy na ten mecz z Hutnikiem tak, jakby nam się wszystko należało, już teraz będzie tylko z górki. A tak nie jest. Sport uczy pokory i my dostaliśmy mocnego klapsa. Czy można się spodziewać jakichś większych zmian po tym meczu, czy raczej na spokojnie tutaj, bez wyciągania większych konsekwencji? Będą na pewno zmiany, ale myślę, że ten zespół zasługuje, ci co zawodnicy grali w poprzednich meczach, zasługują na to, żeby dostać szansę, żeby pokazać jednak, że to był faktycznie przypadek. Jeszcze pytanie o stałe fragmenty gry, bo w ostatnich, w zasadzie w tej rundzie, w paru meczach przeciwnicy strzelali dość łatwe gole po tych stałych fragmentach gry, choćby Chojniczanka tutaj, Sokół, no i teraz Hutnik. Z czego to wynika właśnie, te kłopoty przy bronieniu stałych fragmentów? Czasami to wynika z dekoncentracji gdzieś zawodnika, jeden zawodnik, jeżeli czegoś nie wykona tak, jak jest rozpisane, to później idzie taki, nie wiem, łańcuszek błędów i zaczynają się bramki. Pracujemy nad tymi stałymi fragmentami gry, rozpracowujemy przeciwnika, no ale to wygląda jeszcze, że jest dużo do poprawy. Teraz pytanie od Józefa Kufla, który nie może akurat być z nami, ale wysłał drogą elektroniczną. Czy po sobotnim meczu były rozmowy grupowe, czy też indywidualne z poszczególnymi zawodnikami, a jeśli tak, to czego dotyczyły? Oczywiście, że była. Po sobotnim meczu, już w niedzielę, żeśmy zrobili analizę, bo tak jak powiedziałem, zaraz po meczu trzeba usiąść, nie można przejść koło takiej porażki, bo to nie była zwykła porażka, to był blamasz nasz i trzeba usiąść, wytłumaczyć sobie, dlaczego tak do czegoś takiego mogliśmy doprowadzić. I padły mocne słowa, męskie słowa, ale mam nadzieję, że to też pomoże nam, żeby w następnych meczach już być bardziej skoncentrowanym. Oczywiście tak samo były indywidualne rozmowy. Też prowadziłem z kilkoma zawodnikami indywidualne rozmowy. Przede wszystkim chodzi o to, że o mental, o to, że można przegrać, bo można przegrać, to jest sport. Natomiast na pewno nie w takim stylu. Ja sobie tego nie wyobrażałem. Dopadło nas to i teraz trzeba wszystko zrobić, żeby to zmazać. I pytanie od Bartosza Litwina z Kuriera Lubelskiego. Jakim rywalem jest GKS Katowice?
No jest, GKS Katowice jest wymagającym rywalem, mają bardzo doświadczony zespół, który potrafi grać w piłkę, grający 4-4-2 w systemie, który dobrze funkcjonuje. Groźni przy kontrataku, atak szybki nie sprawia im żadnego problemu, więc no, czeka nas ciężkie spotkanie. Czy ktoś na sali jeszcze ma jakieś pytania? Łukasz Gładysiewicz. Łukasz Gładysiewicz, Dziennik Wschodni. Trenerze, chciałem zapytać też o zmiany w tym meczu z Hutnikiem, zwłaszcza w pierwszej połowie. Rafał Król szybko zszedł, później Dominik Kunca też nie za długo przebywał na boisku. To chyba nie były zmiany spowodowane kontuzjami? Rafał Król doznał kontuzji, zaraz na samym początku nie mógł kontynuować spotkania, tak więc doszło do zmiany. Natomiast Dominik Kunca, który wszedł za Rafała, moim zdaniem nie wykonywał, na tyle nie angażował się w swoje granie, że nie mogę sobie na to pozwolić, żeby zawodnicy, którzy wchodzą z ławki, tak podchodzili do tego zawodu. To jeszcze chciałem zapytać o dwóch kontuzjowanych zawodników, Piotrka Kusińskiego i Arka Najemskiego. Co z nimi? Czy jeszcze zagrają w ogóle w tym sezonie? Jest możliwość, że jeszcze będę mógł z nich skorzystać. Ale coś poważniejszego jednak się stało, bo mieli szybko wracać, a jednak nie wrócili. No, z najemem odnowiona kontuzja, tak więc trzeba jeszcze raz przejść ten sam etap rekonwalescencji. Natomiast Piotrek Kusiński ma przeciążenia, tak więc musimy też na niego uważać. Jest to młody chłopak, który w przyszłym sezonie na pewno będzie tutaj robił różnicę. A Marcin Michota, jak tam po operacji, jak w pierwszej wyjści? No to jak to po zabiegu, tak, przychodzi, odwiedza nas. Nie jest to łatwy moment dla każdego z zawodników, tak więc no, fajnie, że jest dalej z nami. Wszyscy trzymamy za nim kciuki, żeby jak najszybciej wrócił, ale ta rekonwalescencja będzie trochę trwała, bo od 6 do 9 miesięcy, tak więc musi być na to przygotowany, ale wierzę w niego, jest to mocny facet, który ma charakter i myślę, że on może nie niedługo, ale na pewno go jeszcze zobaczymy tutaj. To jeszcze tylko o GKS Katowice jedno pytanko, bo trenerze, to chyba też dobry moment akurat, żeby z nimi zagrać, bo no, na początku rundy wyniki jednak GKS były dużo lepsze niż ostatnio. Myślę, że z takim przeciwnikiem każdy chce grać i to będzie otwarty mecz, który pokaże, która z tych drużyn ma więcej jakości. Wydaje mi się, że GKS Katowice, czy na początku, czy teraz w tej chwili, jest dalej tą samą drużyną. Oczywiście jak złapie wiatr w żagle, to jest mocną drużyną, ale my gramy u siebie, będziemy mieli za sobą kibiców i też będziemy chcieli pokazać, że ten mecz z Ostrudą nie był przypadkiem, tylko po prostu ten zespół potrafi, ma jakość grać z najlepszymi. Rozumiem, że pytań więcej nie ma, więc dziękuję wszystkim zebranym, dziękuję trenerowi i widzimy się na jutrzejszym meczu.